No już widzimy, obydwaj zawodnicy są już w ringu. Ostatni ćwierćfinał kategorii 67 kg. Tak jak wspominałem, Mariusz Ziętek, KS Team. KS Ziętek Team, Kalisz. Ostatnio organizował młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które też mieliśmy możliwość dla Państwa komentować. No to widzimy niebieski narożnik Mariusz Ziętek. No nie, wciąż ma niewyczerpane pokłady energii. Mistrzostwa Polski w boksie w zeszłym roku. Teraz Mistrzostwa Polski full contact, więc no, aż boję się pomyśleć, co będzie jesienią czy na wiosnę. No być może K1, no jaki cel postawi sobie Mariusz Ziętek. Na razie celem jego jest pokonanie Mateusza Białeckiego, młodszego od swojego, sporo młodszego rywala. No tutaj bardzo dużo się rusza, sporo skacze Białecki. No i przede wszystkim chyba chce stłamsić to siłą swoją fizyczną Mariusza Ziętka. Jak na razie delikatne prowadzenie Mariusza Ziętka, przepraszam, Mateusza Białeckiego. Teraz przestrzelił, nie wszedł w dystans w ogóle zawodnik Smoka Toruń. No i tu powoli może już się budować przewaga Mariusza Ziętka, który na pewno umie wyczuwać dystans, będzie w stanie ustawiać sobie przeciwnika, no i odpowiednio mieć oczywiście klinczować, tak jak miało to miejsce w pierwszym pojedynku. Teraz kopnięcie poniżej pasa. Będzie chwila przerwy dla Mariusza Ziętka. Dobra, wymiana. No tutaj już obydwaj zawodnicy od dwóch sędziów mają przewagę. Trzeci sędzia jak na razie jeszcze punktuje remisowo. Teraz dobry taki middle z odejścia w wykonaniu Mariusza Ziętka. Jeszcze prawy. No i ten front już trochę spóźniony. Ale i tak właśnie w tej chwili Mariusz Ziętek schodzi przy prowadzeniu po jednego z sędziów dwoma punktami. Rozpoczynamy za moment rundę drugą. Przypomnijmy, weteran polskiego kickboxingu, polskiego boksu amatorskiego, Mariusz Ziętek. Po prawej stronie w niebieskim kasku, niebieskie rękawice. Jego rywalem Mateusz Białecki z klubu Smok Toruń w rękawicach czerwonych.
Tutaj cały czas dystansik, cały czas niweluje tą przewagę Mariusz Jentek, jaką na początku walki wypracował sobie Białecki. Teraz już widzieliśmy ten element klinczu, kiedy rywal za bardzo się rozochaca, kiedy Jentek jest trochę w opałach, od razu klinczuje. No wychodzi to doświadczenie, wieloletnie doświadczenie tego utytułowanego, jakże utytułowanego zawodnika, który jeszcze mimo, już jak na sporty walki naprawdę podeszłego wieku, bo Mariusz Jentek już ma ponad 40 lat, a wciąż, tak jak widzą Państwo, rywalizuje. Świetny teraz front kick w wykonaniu doświadczonego Ziętka. I zdobywa, tak jak Państwo widzą, już przewagę u wszystkich trzech sędziów. No, może być po prostu zaskoczeniem Mariusz Ziętek, że w takim wieku jeszcze jest w stanie dojść do strefy medalowej mistrzostw Polski kickboxingu full contact. No to jeszcze coś, czy krew się pojawiła gdzieś pod okiem, czy po prostu kask się przesunął, rozluźnił, no ale najważniejsze, że wracamy. Oj, świetne teraz kopnięcie opadające, gdzieś tam łydko tylko zahaczony Białecki. Teraz znowu świetny frontkick. Ziętek pokazuje nam, co znaczy stara, dobra szkoła polskiego kickboxingu. No tutaj muszę zwrócić Państwu uwagę, że atakuje tak naprawdę jakby w drugim tempie tymi kopnięciami na twarz. Najpierw tą nogę podnosi, później dostawia drugą, skacząc na drugiej i dopiero wtedy wyprowadza to kopnięcie. Takie skrócone, ale jakże celne to, co widzieliśmy przed chwilą. Znowu teraz właśnie kiedy jest, już rywal się może odwdzięczyć pięknym za nadobne. Mariusz Ziętek od razu przechodzi do klinczu. No, świetna druga runda Kalickiego, weterana sportu walki. No zobaczymy, czy dowiezie tą przewagę do końca pojedynku, czy jednak jeszcze Mateusz Białecki będzie w stanie odesłać trenera i zawodnika KS Ziętek Team do domu. No, głęboko bardzo oddycha Mariusz Ziętek. Trzecia runda, no jak Państwo widzą, stoi pod znakiem klinczu, to już sędzia jeszcze poucza Mariusza Ziętka. No, po tej walce Kamil Dajwłowski, doświadczony, utytułowany zawodnik Tom Center, no można powiedzieć, że miejscowy bohater, zmierzy się z Igorem Jarczyńskim z Prosny Kalisz, a później ćwierćfinał, no tutaj kategorii 71, Jakub Pokusa, jeden z najlepszych zawodników full kontaktu w Polsce, bez podziału na kategorie wagowe, zmierzy się z Szymonem Salachną, który pięknym nokautem zakończył swoją przedwalkę w sesji porannej. No więc możemy być pewni, że to będzie jedna z najlepszych walk w dniu dzisiejszym. Teraz jeszcze Ziętek doskonale, to kopnięcie takie boczne na głowę w stylu, może być, Rafała Jackiewicza, bo on też takie kopał chociażby w walce z Marcinem Parchetą. Dochodzi celu. No to i cały czas tą przewagę utrzymuje trener i zawodnik z Kalisza. No to przewaga teraz stopniała lekko, ale to prawy na prawy i Białecki i Ziętek trafiają i znowu. No, Ziętek świetnie przepuszcza ataki Białeckiego. No, to jest doświadczenie.
Jak to mówią, tego nie kupisz, tego nie wytrenujesz. Musisz po prostu toczyć walki, a tych walk Mariusz Ziętek w życiu stoczył już naprawdę, naprawdę dużo. No i wygląda na to, że w półfinale, w strefie medalowej pojawi się właśnie ten weteran sportu walki. Mariusz Ziętek przechodzi do kolejnej rundy.